No nie chciałbym, żeby mi z tego wyszedł odcinek na dwie godziny, więc polecimy, polecimy z koksem Gears of War Ultimate Edition, czyli taki swego rodzaju remake Gears of War 1. Chciałem go nagrać. Jestem fanem sagi Gears of War, podoba mi się ona. Bardzo miodny jest gameplay, natomiast wyświetlenia zawsze w przypadku tej sagi u mnie na kanale były bardzo, bardzo niskie. Żeby nie powiedzieć, wręcz skandaliczne. Więc to były takie serie bardziej tworzone pode mnie niż pod was. Tym bardziej, że zawsze te gry oferowały możliwość prowadzenia gameplayu w kooperacji. Więc to było fajne, że mogłem sobie pograć na przykład z Berlietem, luźno pogadać, jeszcze wywtle. fajnie, miło, niby przyjemnie ale z drugiej strony wyświetlenia tego nie oddawały. Więc no to taka seria była z perspektywy kanału raczej słaba. Tak samo jak serią słabą z perspektywy kanału był Resident Evil 6, to bardziej Berliet na to naciskał, żebyśmy tą grę nagrali. Ja jej nie znałem, ale no wiedziałem, jak wyglądają wcześniejsze odsłony, pomyślałem, czemu nie. Potem jak się okazało, szóstka w ogóle nie leżała w moich gustach i trochę się w tej grze męczyłem. To już jest takie Call of Duty na sterydach. Następnie Gobliny, Warhammer, Mortal Empires, czy Znowu praktycznie to samo co w Krasnoludach Tyle tylko, że w przypadku Goblinów Czyli nieogarnianie mechanik przeze mnie e, Swego rodzaju niesmak w związku z tym Że bohaterowie są zbyt potężni Zbyt mały nacisk na zarządzanie państwem No i, no i tyle Ale gra widowiskowa no i robiła wielkie wrażenie Gry na poważnie Merytorycznie o grach Czasem jakieś recenzje ważnych dla mnie życiowo gier się tutaj pojawiały, czasem top 10 gier z danego roku, czasem jeszcze coś innego, więc myślę takie całkiem fajne, takie do posłuchania, do pogadania, merytoryczne, miłe dla ucha. Następnie They Are Billions, czyli gra, która być może graficznie niespecjalnie wykorzystywała możliwości mojego nowego peceta ale jednak była to gra nowa, świeża i strasznie fajna. I powiem wam szczerze, dobrze się w niej bawiłem. To była dziwna seria, dziwna playlista, dosyć nietypowa, jak przystało na mnie. Ja Gry nagrywać na ślepo, bez ówcześniejszego przygotowania. Do tej playlisty się przygotowywałem. To akurat były czasy pandemii koronawirusa. Ja byłem jakiś czas na zdalnym, to miałem czas pod to, żeby poogarniać moje sprawy codziennego życia, jakieś tam zawodowe, a przy okazji jeszcze, właśnie przygotować się z nagrywania jakiejś gry. Efekt był taki, że znałem już mechaniki tej produkcji, kiedy zasiadałem do They Are Billions, no i nie lamiłem tam o dziwo. No i myślę, że seria bardzo fajna, pozytywna z tego wyszła, miło wspominam, dobra gra to była. Następnie Half-Life 2 epizod 2, czyli gra, która była znacznie lepsza od epizodu pierwszego, więc łatwiej mi było do niego zasiąść. Inna kwestia, że jego ogrywałem już na strumykach. Od tego momentu już powoli te gry na strumykach zaczynają się na moim kanale pojawiać, co również bardzo pozytywnie odbieram, bo to jest większy przerób. Stream ma 3 godziny, więc więcej gier jestem wam w stanie pokazać każdego roku, co jest naprawdę rewelacyjne. No i nie żałuję zasiągnięcia do Half-Life 2 epizod bo to chyba już strumyki były z tego co pamiętam. Ja je sobie rozgryźć nie dam, ale chyba tak było. No i nawet się dobrze bawiłem, bo epizod drugi już coś tam sobą oferował, chociaż to jest też taka nostalgia i nieprzyjemne wrażenie, no bo wiemy, że to jest koniec sagi, że miała być ona kontynuowana, a nigdy tej kontynuacji nie było. Niby był Half-Life Alex, ale to już było nawiara. Nigdy nie ogrywałem. Dalej była Forza Horizon 4 i tutaj już zacząłem pewne zmęczenie materiału odczuwać. To znaczy z jednej strony gra była widowiskowa, znowu świetne fury, znowu otwarty świat. Otwarty świat, który już nie był tak różnorodny jak w przypadku poprzedniczki, co również mi trochę dokuczało. Inna kwestia, że wszystko było piękne, wszystko było urokliwe, wszystko było fantazyjne i wspaniałe, ale było takie samo jak w przypadku Forza Horizon 3. Więc no, prawdopodobnie dlatego streamów było 9, a nie na przykład 29 z tego tytułu. Dalej był Resident Evil 7, nagrywany. no nie jakoś potwornie odlegle od daty premiery. Powiem wam szczerze, że bardzo fajna, klimatyczna gra. Saga skręciła w zupełnie innym kierunku, i o ile wcześniejsze Residenty Evil. To mi się tak trochę podobały, a trochę nie za bardzo, i mocno tam narzekałem, i to nie do końca trafiało w moje gusta. O tyle w siódemce toż było zupełnie co innego: to był pełnokrwisty horror. To był survival game. To była gra klimatyczna, powolniejsza. No, taki trochę bym powiedział The shining, czyli lśnienie. Naprawdę to było spoko. Opuszczona rezydencja pośrodku Bagien. Luizjany. Oj! Miło wspominam i wam się to też podobało. Dobra. Następnie Black the Fall, gra, która może sama w sobie taka odkrywcza nie była, ale to była kolejna inkarnacja takich zwięzłych, krótkich gierek, które wiele wnoszą na kanał, bo zanim się zdążą znudzić, to już się kończą. Tak samo jak było z Limbo, tak samo jak było z Inside, tak samo było z Black the Fall, która to gra nawiązywała do idei komunistycznych, bo prezentowała nam z tego co pamiętam alternatywną wersję historii, gdzie komunizm nie upadł, więc realia Wielkiego Brata, realia e, Wellowskie były tutaj obecne. No, co prawda, moim zdaniem one nawet bardziej były obecne w przypadku Inside, które oficjalnie nie mówiło o tym, że to jest świat komuny, ale widać było, że z tym światem jest dużo rzeczy nie tak nie w porządku. Natomiast głównie Inside, przepraszam, głównie Black Default kojarzę z rewelacyjnego, wspaniałego, moim subiektywnym zdaniem, ktoś się może nie zgadzać. Ale naprawdę wspaniałego intra. Tam były dwa intra. Jedno stworzone na udźwiękowieniu właśnie z Darkwooda, drugie na udźwiękowieniu bodajże z filmu Joker, z tego co pamiętam, chyba tak, chyba się nie mylę. I powiem Wam szczerze, jedne z najlepszych, najbardziej klimatycznych intr, jakie poczyniłem w całej mojej karierze życiowej. Zresztą do Residenta Evil 7 też było fajne intro, bo pochodziło ono właśnie z leśnienia, to znaczy muzyka była z leśnienia i również to. Bardzo fajny klimat budziło, idealny jak do tej gry. W każdym razie tutaj, tak ja mówię, intra miałem dwa, stosowałem je naprzemiennie i jedno z nich, gdzie końcówka była taka, że postać kryje się w trumnie, a następnie kamera go poszukuje. Jeszcze ta muza w tle. Za każdym razem, kiedy to oglądam, przechodzą mnie ciary, jestem bardzo dumny z tego intra. Dalej Simsy4, taka odskocznia, krótka seryjka do pośmiania się na strumykach, mogłem tą formę trochę pociągnąć i szczerze mówiąc miałem ochotę, ale jakoś po prostu nie wyszło. Następnie Mafia edycja ostateczna, wielkie nieporozumienie. Nagrałem grę nieodlegle od daty premiery, no bo w końcu to była mafia, ja jestem wielkim fanbojem Mafii 1. Nagrywałem ją na starym kanale, więc chciałem wam też pokazać właśnie remake. Jedynki. Który moim zdaniem był totalnie z dupy. No sorry, Wery, ja wiem, że bardzo wielu ludzi mnie za to krytykowało, że ja krytykuję tą grę i że przecież to nie są lata 2001 i że to już inaczej powinienem na to patrzeć, ale jak dla mnie to był chłam. Ja wiem, że grafika była ładna, ale to był chłam. Gra niczym się nie rozwijała. Od Mafii 1 fabułę spłycono, głębie, fabularną postaci. Yy... No, zidiokratyzowano, przedstawiono te postacie w totalnie idiotyczny sposób. W ogóle konkluzja Mafii 1 była głęboka, taka na tle etyczno-moralnym, nakłaniała do przemyśleń i pozostawiała człowieka z takim errorem w głowie na długie, długie godziny, z takimi sprzecznymi emocjami. Końcówka Mafii 2 miała zmienioną podstawę podwalinę fabularną i wydźwięk był idiotyczny. Po prostu, był dziecinny. W dodatku, jakby tego wszystkiego było mało, to gra jest gorsza od Mafii 1 gameplayem, bo Mafia 1, ta autentyczna z roku 2001 była bardziej rozbudowana. Mieliśmy na przykład misje poboczne dla Lucasa Bertone, tutaj wycięto część gameplayu, więc chrzańcie się, w dupie was mam z takimi remake'ami, to było główno jak dla mnie, chociaż ładne. Dalej The Evil Within Seria, która była totalnym rozdźwiękiem Pomiędzy tym, co wyście odczuwali A tym, co ja odczuwałem Dla mnie jeden z fajniejszych horrorów Jakie kiedykolwiek w życiu ogrywałem Świetna gra Diaboliczno fajna, jeżeli chodzi o gameplay O mechaniki, o ulepszenia postaci O te sejfy, te kluczyki Strasznie ją kocham Bardzo przyjemnie się czułem, bardzo lubiłem w nią grać A z drugiej strony wyświetlenia to No, trochę sandałem wiały Half-Life Black Mesa, ogrywany na strumykach Oczywiście znowu remake, tym razem fanowski Half-Life 1 z roku 96 chyba Nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że wtedy Half-Life 1 powstał, albo 7 Więc naprawdę staroć, ale fajnie Zremake'owany, bardzo się miło bawiłem Chociaż też no... Umysł płata figle i niektóre rzeczy po latach zapamiętałem nieco lepiej niż one wyglądały w realnym świecie. W ogóle gra mi się wydawała bardzo długa, ona była długa, ale ja tak naprawdę w dzieciństwie przeszedłem zaledwie jedną trzecią tego tytułu. Więc nie żałuję, że zasiadłem, bardzo fajnie się bawiłem, przyjemne wspomnienia mam, ale jednak, no, nie wszystko jawiło się tak jak myślałem. Następnie SnowRunner SnowRunner, który dla mnie już był swego rodzaju nieporozumieniem To znaczy z jednej strony wiadomo, że to była najbardziej ikoniczna odsłona tych wszystkich runnerów Spintiresa, Madrunnera i tak dalej SnowRunner był najlepszy, najbardziej rozbudowany Oferował najwięcej, miał najdokładniejsze mechaniki Ogrywany przeze mnie w kooperacji Powinno być wszystko pięknie, ale z drugiej strony czegoś mi tutaj brakowało Mianowicie gra była zbyt wolna ja wiem, że wszystkie spintajersy i madranery były zbyt wolne, ale biorąc pod uwagę to, jak Snowrunner był wielki, no to tutaj naprawdę to wszystko zbyt wolno się toczyło. I chociaż ograłem, no nie wiem, z 8 strumyków, to przez te 8 strumyków odkryłem, może, jedną dziesiątą wszystkich pojazdów i pokazałem wam może ze dwie mapy, czy trzy, a tak naprawdę w całym tytule ich było ze 20, więc no. No, może to był mój błąd, może źle do tej gry zasiadłem, może trzeba było się cieszyć od razu, przelecieć wszystkie mapy, na szybko poodkrywać wszystkie pojazdy, potem się cieszyć pełnią dobrodziejstwa tytułu, od razu zacząć od jakichś map syberyjskich, nie wiem, na kodach to jakoś odblokować czy coś, ale zbyt wolno to szło i wy również to odczuliście, bo wyświetlenia bardzo, bardzo szybko spadły, więc również poczuliście zmęczenie materiału. Następnie seria modelarska, czyli modele. Do składania, a i również jakieś tam miniaturki z realnego świata. W formie monolitów. Bardzo fajna seria z realnego świata. Taka dla mnie po prostu odejście od gier, żeby było ciekawie. No i seria z moich top dziesiątek. Tutaj nie tylko gry się pojawiają, ale także top dziesiątki szerokiej maści. Na przykład stworzyłem kiedyś materiał top 10 moich ulubionych aktorów na świecie, prawda? Albo top 10 najfajniejszych modeli, jakie bym chciał zobaczyć w formie do sklejania. Różne pomysły były. No, i ogólnie uważam, że to jest też fajna odskocznia od rutyny kanału. Troszeczkę coś innego. Epickie Batalie w Nie bardzo się to już wyświetlało. Ja nie mam typowo wotowego kanału, więc chciałem zrobić coś na kształt, właśnie halaka, gdzie pokazuję fajne bitwy, no i je omawiam. No ale nie cieszyło się to jakimś wielkim uznaniem. Ostatecznie skończyłem na 50 odcinkach, myślę, że wystarczy. Co w garażu Chromczy kolejna inkarnacja ich było dużo Iron Harvest. Tytuł, który miał robić wielką furorę, bo alternatywna historia i kraj Polski i w ogóle maszyny kroczące, ale z drugiej strony był dosyć infantylny. To znaczy, z jednej strony w takich grach brakuje mi rozbudowy bazy, takiej prawdziwej bazy. Z własną ekonomią i gospodarką Z drugiej strony złożoność potyczek czysto militarnych Nie była dla mnie tak rozbudowana, żeby zrekompensować mi brak tej bazy I brak ekonomii, więc grałem głównie po to, żeby poznać fabułę Potem jakieś tam DLC-ki wychodziły, nawet już tym nie byłem zainteresowany Zresztą wyświetlenia również były trochę liche Gry z dzieciństwa top 10 O ile ze starego kanału mógłbym punktować playlisty, których no, najbardziej mi żal, że zostały stracone i powiem Wam szczerze, że jestem z nich najdumniejszy o tyle na nowym kanale. To jest właśnie epicentrum mojego kanału. To znaczy, jak dla mnie, subiektywnie, wiem, że wy się z tym nie zgodzicie, bo to nie jest aż tak popularna seria jakoś potwornie. Niby wyświetlenia są, ale nie jakieś zatrważające. Natomiast jak dla mnie jest to najlepsza playlista, jaką kiedykolwiek poczyniłem w całej mojej historii działania na YouTubie, w mass mediach i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje top 10 tytułów growych z każdego roku, z mojego życia, które uważałem za najlepsze. To jest seria sentymentalna, to jest moja bardzo osłabiona Osobista seria, gdzie uzewnętrzniam się z różnego rodzaju wspomnieniami z realnego świata, z życia. No i mówię, co rzeczywiście mi się w tamtych czasach podobało. Bardzo lubię tą playlistę. Chociaż nie jestem narcyzem i ogólnie swoich materiałów nie oglądam, to. Tak, tą playlistę powiem wam szczerze, sam oglądałem już parę razy. I powiem wam szczerze, nawet na emeryturze będę do niej wracał. Bardzo ją lubię przeglądać, uważam, że jest świetna, jestem z niej dumny. Bardzo czasochłonna i pracochłonna, ale jest rewelacyjna. Bardzo, bardzo fajna. Następnie Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Czemu ja tu dwójki nie mam w ogóle? To jest zaskakujące, muszę tą playlistę, jej opis poprawić. Tak czy inaczej, ogrywany na strumykach. 21 streamów to zajęło. Bo powiem szczerze, trochę się już męczyłem. To była gra trudna, ale trudna w taki hamski sposób. O ile Dark Souls 1 był trudny w postaci tego, że trzeba było znaleźć sposób, o tyle Dark Souls 2 czasami był trudny w sposób, w który no, twórcy tej gry sprawiali wrażenie, jakby nie rozumieli konwencji Dark Souls'a. Na czym ta trudność ma polegać? Tutaj czasami to polegało na tym, że każą ci przebiec korytarzem na czas, bo załóżmy krata przed tobą się zamyka, przez korytarz, gdzie jest 40 wrogów i cię fizycznie blokują. I nie masz jak przebiec, bo nie ma miejsca No nie tak się tworzy Dark Souls'y Sorry Nie na tym ma polegać poziom trudności Żebyś akurat miał szczęście, że się nie zablokujesz na jakiejś teksturze Tylko na tym, żeby to było wymagające w sobie I żebyś znalazł sposób Więc trochę się tutaj męczyłem To jeszcze było z dlc -kami. Ogólnie tytuł był fajny Cieszę się, że go ograłem, nie żałuję tego Wy również lubiliście oglądać jak ginę, jak się męczę No ale trochę się tu pomęczyłem I potem miałem długą przerwę od Souls-lajków -like Następnie kolejna seria taki nie wypał z Warhammera. No i co? Gothic Remake. Kiedyś był taki teaser, taka zajawka, powiedzmy dwugodzinna z Gotika tego remake'a jedynki z roku 2001. No i postanowiłem to dla was nagrać. Odzew był bardzo pozytywny, bardzo przyjemnie wy to odebraliście, bardzo przyjemnie mnie się w to grało, chociaż powiem szczerze, że wiele rzeczy zostało zrealizowanych nie tak, jak ja bym sobie tego życzył. Ja bym sobie życzył, żeby Gothic Remake, żeby remake Autentycznego Gotika był mroczny, tak samo jak mroczna była Jedynka w swoich czasach. To zostało zrealizowane dużo pogodniej, przyjaźniej, fajniej, milej, ale z drugiej strony fajnie było wrócić do tych wszystkich lokacji, które pamiętałem z dzieciństwa, tylko zmienionych. I powiem szczerze, strasznie napalam się na wyjście tego autentycznego remake'u, bo na pewno mi się spodoba. Tutaj nie mam tak restrykcyjnych wymogów jak w przypadku Mafii 1. Tutaj mogą odpłynąć, mogą wiele zmieniać. Jestem otwarty na te zmiany ciąłem je zobaczę. Więc nie mogę się tego doczekać, no i zajawka była pozytywną krótką serią. Następnie Little Nightmares też taka krótka, pozytywna, ciekawa gra. Ciekawa seryjka, bodajże na strumykach przeze mnie ogrywana. Yy, I powiem szczerze, że również taka inkarnacja tych szybkich, krótkich, intrygujących gier jak Limbo, jak Inside, jak Black the Fall. Kolejnym takim tytułem było właśnie Little Nightmares. To są ciekawe odskocznie na kanale. Away Out, chyba najfajniejsza seria kooperacyjna z Berlietem, którą poczyniłem przez te wszystkie lata. Bardzo ciekawa. Gra była bardzo ciekawa i taka różnorodna miło to wspominam, miło spędzony czas, no i ogólnie też odzew był całkiem pozytywny. Intrygujący tytuł, tak bym to podsumował. Seven days to die po latach. No właśnie, ostatnie podejście do tej sagi, bo wiem, że Wam się to podoba. Ja tam potencjału nie widzę, bo to wszystko już ogrywałem 50 razy. To się tam pozmieniało, ale tak jak mówię, to jest zbyt wolna gra, żeby ją ogrywać. Musiałbym poświęcić, nie wiem, 10 godzin, żeby cokolwiek wybudować. Poza tym, próg wstępu jest gigantyczny, bo nie wiem, jak się wszystko buduje. Nie wiem, jak się wszystko tworzy. A gra tego no, nie wytłumaczy mi na bieżąco, na żywo. Prawda? Więc efekt był taki, że Berliet, który jest wyjadaczem i wygom, robił wszystko, co uważał za stosowne. Ja z kolei za nim latałem jak, no jak taka mucha, nie do końca wiedząc co robię i dlaczego Więc trochę to średnio wyszło Inna kwestia, że po dwóch strumykach na trzecim nagle wchodzę na serwer Okazuje się, że Beriet już wybudował zamczysko Endgame'owe nieomal z nie wiadomo czym No i ludzie to skrytykowali, Beriet się zniechęcił No i seria poszła do lamusa Call of Duty World War 2 hejtowany, krytykowany, no dosyć takie niejasne w ocenach, a ja powiem wam szczerze, że ta gra mi się bardzo podobała, miała swoje głupotki miała swoje niekonsekwencje historyczne dziwne pomysły, jak coś w stylu tego, że pepesze radziecką jesteśmy w stanie w Paryżu odnaleźć no i przede wszystkim również były tam takie rzeczy, jak na przykład scena z lewitującym pociągiem, która była po prostu śmieszna, no ale to są takie głupotki Call of Duty, do których już przywykliśmy, że tam się nieprawdopodobne rzeczy dzieją. Ogólnie mi się ta gra bardzo podobała, graficznie mi i te pejzaże, te landshafty były naprawdę uff! Ilość tego gruzu, tych śmieci, tych pyłów, tych odpadów, czułem się naprawdę, jakbym walczył na drugowojennym froncie i bardzo mi się to podobało. Strasznie miło to wspominam. To była dobra gra, moim zdaniem. Nie wiem czemu aż tak krytowana. Następnie podcasty, fajna playlista, również taka trochę dla nas, bardzo sentymentalna, bardzo miła. Zawsze lubię te podcasty tworzyć, czyli niby strumyk, niby jeździmy ciężarówkami w tle, no ale jednocześnie opowiadamy o czymś. Jakiś główny wątek jest zadany przez widzów. Najczęściej to na przykład jest jakiś wątek związany z naszym ustosunkowaniem się do czegoś, troszeczkę tak, abym powiedział nawet osobista seria, bo bardzo często jakieś swoje wywody z realnego, prywatnego życia tam zamieszczamy z berlietem, mówimy o historii naszego życia, o naszym dzieciństwie. Bardzo ją lubię, bardzo fajna, naprawdę, naprawdę spoko playlista. Highway Replicas to znowu o modelach Taki trochę nie wypał Następnie Euro Truck Simulator 2 Zapuszczenie żurawia Na ETS-a, ale to nie są moje klimaty Ja wolę American Truck Simulator Wolę amerykańską motoryzację Europejską motoryzację mam na co dzień Jak jeżdżę po ulicy ciężarówkami Po Europie też jeździłem Więc wiem jak to jest, to mnie tak mocno nie kręci Nie jest to tak egzotyczne Metro 2 Colonels Czyli DLC do Metra Exodus Troszeczkę zapóźniłem, zbyt późno to nagrałem od daty premiery, przez co wyświetlenia też nie było jakoś potwornie wysokie Ale nie żałuję, że zasiadłem, bo no to są jednak ciekawe tytuły I powiem Wam szczerze, to było nieco bardziej liniowe To była fajna gra, miło ją wspominam Ciekawe, nie za długie, taka odskocznia Następnie DLC do Little Nightmares yy, To się już tam chyba nie cieszyło takim wielkim zainteresowaniem z Waszej strony Ale też fajnie, że poznałem, też taka odskocznia Hmm, zagrajmy w Walheima coś jak Seven Days to Die bym powiedział, tylko że bardziej w nordyckim świecie. Ja nie bardzo widzę sens zasiadania do takich gier na kanale z uwagi na to że one właśnie są zbyt wolne, żebyś ty coś wybudował, coś wykopał, pozdobywał wszystkie przedmioty. No to naprawdę trzeba się mocno napocić. To było o tyle fajne, że właśnie tutaj była ta pixel artowa grafika, nordycka mitologia, jeszcze bossowie więc klimat był diablo fajny tego wszystkiego. Ale z drugiej strony myślę, że ja nie mam potencjału jako osoba do nagrywania takich playlist. Tak mi się trochę wydaje. Następnie kolejny DLC do metra, znowu bardzo miło wspominam, to były dobre DLC-ki, takie dosyć widowiskowe. I zerknę, ile to czasu nagrywam. Ech, nie wiem, co ja z tym śledziem zrobię Jak to ugotuję i usmażę, a następnie skonsumuję No ale po prostu widzę, że ten odcinek będzie dużo dłuższy niż planowałem Może go przedzielę na parę części, zobaczymy W każdym razie, kolejne playlisty No to mamy Maxa Payna 3 Troszeczkę takie moje, no kupka wstydu, tak? Gra, która była bardzo głośna Nie ogrywałem jej w dacie premiery, a byłem jej bardzo ciekaw Bo ogólnie jestem fanem sagi Maxa Payna I czekam na remake, i, jedynki i dwójki Trójka... Była przeze mnie bardzo mile odnoszonym tytułem, bardzo miło go wspominam, strasznie przyjemnie mi się go ogrywało, tym bardziej, że po części był on ogrywany właśnie na tym słynnym 10-godzinnym strumyku. Przyznam, bardzo fajna gra. Może trochę monotonna, jeżeli chodzi o gameplay, ale mechanika spowalniania czasu i różnorodność otoczenia jeszcze te fawele Ameryki Południowej miało to swój klimat, albo epizody w nowym Jorku to wszystko takie Ponure, wyzbyte kolorów, posępne, strasznie. Lubię i to udźwiękowienie. Jezu, jakie tam było udźwiękowienie. <laughs> Więc, chociaż może nie cieszyło się to wielką oglądalnością i uznaniem, bardzo się cieszę, że do tytułu zasiadłem po latach. Strasznie jestem kontent z tego powodu. Następnie Eplect Tale Innocence. No, tytuł, który jest ciekawy na wielu płaszczyznach Choćby ze względu na to, że ma ten klimat Takiego siermiężnego, europejskiego, spartańskiego średniowiecza Mechaniki są trochę dziwne, bo nie do końca wiadomo Czy to jest w ogóle jakaś gra walczona, czy bardziej przygodowa Czy bardziej eksploracyjna, czy może bardziej właśnie taka sniki fakierska W stylu jakiegoś Tifa No ale po prostu jest ciekawa Nie idealna, ale ciekawa Miło wspominam, był to intrygujący tytuł Frozenheim, polska gra... Strategiczna, można powiedzieć, trochę taka bardziej urbanistyczna, gdzie budujemy nordycką, wikińską wioskę. Myślę, taka fajna, nie za długa seryjka, bardzo ją też miło wspominam. Taka odskocznia to była. Następnie playlista z Dirta 3. To też było takie moje, ja wiem, no taka kubka wstydu bym przyznał, dlatego że kolejny tytuł, który. Niby wiedziałem, że powstał gdzieś tam lata temu, chciałem go zobaczyć, sprawdzić, przekonać się na własnym karku czy mi się spodoba Okazało się, że jest tak potwornie epicko miodny, że mi gacie po prostu spadały, łzy po oczach ciekły i po policzkach, takie to było mocarne Świetny tytuł, no ale niestety już nie na te lata, więc efekt był taki, że wasz odzew był słaby, niewielu ludzi to ciekawiło, wyświetlenia były słabe Ja się bawiłem rewelacyjnie, naprawdę, świetna gra ale no, taka dosyć krótka playlista właśnie ze względu na wasz odzew. Rage. Rage, kolejny nietrafiony wybór, który jestem w stanie uderzyć się w pierś i powiedzieć, że trochę niepotrzebnie go ogrywałem. Z jednej strony również kupiłem go na kanał i to też była moja kubka wstydu, bo to był tytuł, o którym niewiele wiedziałem, nigdy go nie przeszedłem, ale już po pierwszym strumyku trzeba się było z tego wycofać, bo było widać, że ta gra. No, ma coś, ma, ma, ma coś ze sobą po prostu nie tak. Z jednej strony grafika, która czasami. Przywodziła mi na myśl gry z lat 90. i ostrość tekstur, która była o pomstę do nieba, jakieś tam błędy w teksturach, z drugiej strony wielka monotonia gameplay'owa, no ale całe szczęście to były tylko cztery stromyki i też sobie zarchiwizowałem na kanale, więc w sumie ostatecznie nie żałuję. Poznałem jakąś nową grę. Potem Days Gone Days Gone, które było tytułem niezwykle rozedrganym I powiedziałbym niejasnym Za sprawą tego solidnego faktu, że z jednej strony Kiedy zasiadałem do tej gry, czułem ogromną dozę endorfin Gra była piękna, była w miarę świeża No bo dopiero co wyszła na pecety na konsolach Była doskonale znana od lat No i przede wszystkim miała fajne mechaniki Tryb hordy, wiecie, zaszczucie, ten świat post-apo To wszystko robiło potężne wrażenie nie? Ale im dłużej grałem, tym bardziej mina mi rzedła. Za sprawą tego solidnego faktu, że gra okazała się być nudna. Po prostu, wszystko pokazywała nam w pierwszych godzinach. A kolejne x godzin, bo ona wcale krótka nie była, no ale kolejne x godzin spędzaliśmy dokładnie na tym samym. Więc głównie to były takie strumyki, gdzie sobie z wami gadałem, w tle to przechodzi, przechodziłem, ale już. Nie skupiałem się na tym, no nie przykładałem do tego jakiejś bardzo wielkiej uwagi, bo po prostu wiedziałem, że no cały czas robię to samo, nie? Ile można, więc. Potem już trochę się z tym męczyłem, ale jak zacząłem, to chciałem tą grę skończyć, żeby już to po prostu było jakąś klamrą fabularną zamknięte. Następnie Dirt Rally 2.0, również taka odskocznia dosłownie na parę odcinków, wiedziony tym, jak zarąbiście mi się grało w Derta 3. Pomyślałem, że zobaczę kolejną odsłonę, będzie jeszcze lepsza, może te wyświetlenia będą lepsze, bo skoro tego Dirt'a nie chcieliście oglądać, bo był stary, no to kupię nowego, to będziecie chcieli oglądać. Teoretycznie zainteresowanie, może o ciupinkę, większe było, ale gra w ogóle nie była dla PC-owego użytkownika to znaczy to się okazało być hardkorowy symulator, gdzie trzeba mieć profesjonalną kierownicę, żeby cokolwiek zrobić. Ja na klawiaturze i myszce byłem w stanie lądować na co drugim drzewie i przejść co wolniejsze i łatwiejsze wyścigi. To w ogóle nie było skalibrowane pod takie kontrolery, nie nadawało się. Nie dało się w tą grę grać na takich kontrolerach. Więc szybko żeśmy się powitali, szybko żeśmy się pożegnali. Kolejna inkarnacja, kolejna playlista Detroit Become Human. Z jednym z jednej strony gra rewelacyjna, na swój sposób potwornie ciekawa i awangardowa, była fajna. Ja ją mile wspominam, to było takie coś nietypowego, nie? też swój klimat to miało. Co ciekawe, no niby przesłanie, które płynęło z tego tytułu, było też dosyć infantylne i no niczym ta gra nie zaskakiwała tak mocno, bo szło się tego spodziewać, jak ta cała historia się zakończy, ale z drugiej strony było to ciekawe. Niemniej jednak kompletnie źle do tego podszedłem I tutaj również jestem się w stanie przyznać do błędu No moja wina, jestem głupcem, czasami coś zrobię źle Tutaj zrobiłem źle w postaci tego, że gra oparta była o quicktime eventy Które niestety również nie nadawały się na peceta, bo one były robione pod konsole I potem na pececie bardzo często te cute eki lamiłem, bo mieli tak... Abstrakcyjny dobór klawiszy. Niektóre klawisze czasami kazali mi wciskać i miałeś pół sekundy na to, żeby zareagować, a to były tak egzotyczne klawisze na klawiaturze, że ty nawet nie wiedziałeś, gdzie one są, bo ich się nie używa. I żeby jeszcze to była kwestia tego, że musisz nacisnąć jeden guzik, ale zazwyczaj to była kombinacja i musiałeś nacisnąć trzy guziki. Czasami nacisnąć, czasami przytrzymać, czasami nimi spamować. Nie rozumiałem tych QT eków, były zbyt zawiłe i czasami przez to lamiłem, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że to była gra z permaśmiercią. Jeżeli zrobicie coś złego, jeżeli podejmiecie złą decyzję, która no nie zawsze wiadomo z początku, czy jest zła, czy nie, to trzeba wyczuć programistów, a nie szło ich wyczuć. I czasami te koneksje były trochę dziwne. Powiązania z punktu A do punktu B nie zawsze były jasne. W każdym razie ja staram się przewidywać, co wymagają ode mnie twórcy, żeby postać mi nie umarła. Bo jeżeli mi umrze... No to no stracę gameplay, stracę potężną dawkę, potężną część tego tytułu. Więc staram się tak wachlować, tak się gimnastykować, żeby te postacie przetrwały, nie do końca robiąc to, co ja bym widział w świecie realnym, nie do końca będąc w zgodzie z moją oceną. No i efekt był taki, że bardzo negatywna, negatywny odbiór, odzew był z waszej strony, strasznie was to wkurzyło i w sumie słusznie. To był mój błąd. Powinienem podejść do tego swoją mentalnością? I jeżeli doprowadzę do czyjegoś zgonu, trudno, ale zrobiłem to, co ja uważam. I powiem Wam szczerze, w przyszłości planuję co najmniej jeszcze jeden taki tytuł. On też jest całkiem świeży, chyba miał datę premiery w 2022, z tego co się orientuję, The Query. The Query, który to tytuł jest horrorem. Takim naprawdę horrorem. Ja ci tu dam w stylu e, znaków. W, tfu, nie znaków, w stylu lśnienia, coś ten deseń. E, I ludziska tam również jest permadew, czyli postać może łatwo zginąć. I tam postaram się już robić to, co ja uważam za stosowne, nie bacząc na to, co się będzie działo. Jak mi wszyscy wyzdychają przed finałem, trudno. Ale będę robił to, co uważam za słuszne. Następnie Forza Horizon 5, czyli kolejna inkarnacja Forzy Horizon, która jest odbijana na xero, to znaczy nic nowego tutaj nie zobaczyłem, i z jednej strony to jest dalej zjawiskowa i bardzo rozbudowana gra wyścigowa, ale z drugiej strony mnie to już po prostu trochę męczy, dlatego że cały czas gram w to samo. Trójka była fajnym, powiewem świeżości, czymś nowym, czwórka no była odgrzewanym kotletem, ale okej, okay. piątka. Znowu ten sam kotlet, więc niby fajnie, ale z tego powodu również nie było tych strumyków jakoś potwornie dużo. Jak wyjdzie Forza Horizon 6, postaram się znowu jakoś z otwartym umysłem do tego podejść. Być może też zbyt krótki miałem e, miałem tą przerwę zbyt krótką pomiędzy czwórką a piątką i dlatego piątka już była związana z jakąś taką dozą zmęczenia materiału. No, trochę wody w rzekach upynie zanim zasiądę do szóstki, więc może wtedy znowu ze świeżym rozumem jakoś inaczej to potraktuję. Zresztą już nawet dzisiaj chętnie bym pograł w Forza Horizon. Już mi się smaczek zrobił, bo też sporo wody w rzekach upłynęło, a powiem wam szczerze, a rzeczywiście, to są dobre gry, więc smaczek się robi po jakimś czasie. Po prostu myślę, że wtedy było zbyt małą przerwą ten czas pomiędzy czwórką a piątką. Następnie Farming Simulator 22, tytuł, który, no, wyście się śmiali, kiedy ja w niego zacząłem grać. Niektórzy mi tam zarzucali, że o grzechu na siłę stara się wpasować w nurty, wyczaju, że to jest gra popularna, która będzie wyświetlana. To teraz będzie na siłę w to grał, chociaż wiadomo, że nie chce. No chyba już wszystkim rozwiałem wszelkie wątpliwości z tym związane. Nie tylko chciałem grać w Farminga, ale byłem totalnie tym tytułem zafascynowany. Jest to świetna gra, która strasznie mnie kręci, jeżeli chodzi o realia. Fascynują mnie wielkie maszyny, potężne egzogeniczne twory. Uprawa roli również jest bardzo magnetyzująca, więc wręcz przeciwnie, to wadzi już, potem nudziło to oranie pola, a ja cały czas z wypiekami na twarzy to robiłem. <grytanie> dlatego tych odcinków było strasznie dużo, a jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, dlatego że chodzi mi po głowie, żeby jeszcze wam zrobić taką miniseryjkę na strumykach z polskiego gospodarstwa, na polskich maszynach, gdzie wszystko będzie jak przystało na naszą wieś. Mała skala, małe ciągniki, nasze małe maszyny. No i myślę, że to będzie taki klimat. Och, taki klimat że szok Kolejna playlista Gears of War 4. Po raz kolejny ja mówię, no fajnie się to nagrywało, było to w kooperacji, przyjemne do gameplayu, ale wy nie chcieliście tego oglądać, więc wszystkie Gears of War y bardziej były takie dla mnie, żeby poznać markę no i fabułę do samego końca niżli dla Was, no bo Wy to tak średnio się na to zapatrywaliście. Little Nightmares, kolejny strumyk dziesięciogodzinny. No i trzeba przyznać, że Ludziska, Little Nightmares 2 było ciekawym tytułem growym. Fajnie, że do niego zasiadłem. Dziwaczny, ale fajny. No i. No i tyle, krótki, zwięzły, ciekawy, urozmaicenie kanału. Gears of War 5, po raz kolejny seria głównie dla mnie, żeby poznać tą fabułę uniwersum z uporem maniaka, dobowy no tak nie szczególnie. W ogóle to był chyba średni okres dla mojego kanału, bo z jednej strony męczyłem Was Gears of Warami które no, nie cieszyły się wielkim uznaniem. Z drugiej strony zaraz potem na strumykach wleciał Alan Wake, który również nie cieszył się wielkim uznaniem. To nie była stara gra, dlatego że to był remaster. Ja go ogrywałem nieodlegle od daty premiery, no, ale z drugiej strony wyznaliście Alana Wake'a z lat... Powiedzmy, dzieciństwa z lat wcześniejszych, ja go nie znałem, ja nigdy go nie przeszedłem. Mimo wszystko gra okazała się być słaba z tego samego powodu, z którego słaby okazał się być na swój sposób Tej Zgon. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielka powtarzalność zabiła ten tytuł. Cały czas robiło się to samo. Cały czas walczyło się w taki sam sposób z tymi samymi wrogami. No słabe. Ile można, nie? a gra też krótka nie była, więc też się trochę męczyłem, ale potem mi głupio było przestać, jak już zacząłem, to chciałem ujrzeć litery końcowe. Yy, inna kwestia, że też to taki potwornie słaby czas nie był, bo cały czas w tym czasie przecież przemieszałem te serie z farmingiem, a farming, co tu wiele nie mówić, cieszył się gigantyczną popularnością i naprawdę strasznie go lubiliście oglądać. Kolejną serią jest seria znowu Niezgier, czyli z Realnego Świata, bardzo przepełniona merytoryczną wiedzą i ciekawostkami historycznymi, więc cały czas Was gorąco zachęcam do tego, żebyście do niej zasiedli, bo ona też nie ma jakoś potwornie wiele wyświetleń, a jest bardzo, bardzo wartościowa i myślę nawet do posłuchania, jeżeli kogoś modele nie interesują, jest diablo ciekawa. Mianowicie prezentuje tutaj modele, profesjonalnie wykonane modele od firmy Siuco. Siuko. Ca -cało, tak o niej mówić No i opowiadam o ich historii i konstrukcjach z realnego świata Bardzo fajna No też takie moje trochę guilty pleasure Bo wiem, że to nigdy wielkich wyświetleń nie uzyska Ale z drugiej strony zawsze każdy odcinek Bardzo lubię nagrywać, bo Ja mam w sobie coś takiego, że te modele lubię jest, nie tylko jestem kolekcjonerem, więc lubię zbierać, ale także lubię zbierać takie precyzyjne, misternie wykonane miniaturki. I powiem Wam szczerze, że strasznie z wypiekami na twarzy każdy taki model oglądam, lubię je posiadać, więc kto wie. Ja wam mówiłem, że to jest taka nisza, bo te modele są strasznie drogie, ale może jeszcze kilka odcinków dla was z tej podserii przygotuję. Następnie The Medium, czyli Medium. Polski tytuł dosyć dziwny, który w zasadzie też nie do końca wiadomo czym był. Głównie taka gra chodzona, i myślę, że to było jej największym problemem, bo pomysł był ciekawy i wykonanie też było intrygujące. Natomiast niestety, gameplayowo było dosyć nudno, bo chodziliśmy, no i to taki Silent Hill bez walki był. Więc, z jednej strony, ciekawe koncepty kreowane na bazie twórczości Beksińskiego, taki troszeczkę jakby horrorowy sznyt, a z drugiej strony, trochę to takie rozmyte było. Ale gra nie była zbyt długa, więc w sumie cieszę się, że poznałem, cieszę się, że wam ją pokazałem. Następnie ten słynny, albo niesławny jak kto woli, Gothic 2 Kroniki Myrtany, czyli poniekąd produkcja, która chciałoby się rzec, że. Ech, jak to podkreślić? Powiedziałbym tak, nie ma obojętności w stosunku do niej na moim kanale. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Ja zdecydowanie kocham. W momencie kiedy zasiadłem do Gotika 2 Kronik Myrtany, która to produkcja jest w zasadzie kolejną odsłoną tego oldschoolowego Gotika wykrowaną na bazie silnika graficznego z Gotika 2 sprzed lat. I to gra wykonana przez Polaków. Gra. Rewelacyjna Ho, 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 jaka ona jest świetna Bożeż ty mójż! W momencie kiedy do niej zasiadłem Mówiłem, że to jest jedna z najlepszych gier Jakie kiedykolwiek ogrywałem W całej historii mojego życia I powiem wam szczerze, cały czas tak uważam Ona jest świetna To jest po prostu szapobaą czapki z głów Niestety, kiedy do niej zasiadałem ja raczej stronie od długich RPG'ów umiem na kanale z uwagi na to, że potem jest zmęczenie materiału i potem już nie chcecie tego oglądać, bo się czujecie znudzeni. Kiedy do niej zasiadałem, przeczytałem gdzieś głupio na internecie, że przejście fabuły zajmuje 40 godzin. Nie do końca jest to prawda. Ja w produkcji spędziłem już niemal 90 godzin, a jeszcze tych liter końcowych nie ujrzałem, więc z tej perspektywy trochę nie wypał, ale powiem wam szczerze, nie żałuję. I wiem, że w przyszłości też nie będę żałował. I chociaż już czujecie to zmęczenie materiału i niektórzy już narzekają na to, że za długo, to powiem Wam szczerze, bardzo się cieszę, że do Archolos zasiadłem. Bardzo się cieszę, że to wam pokazałem i że będę miał coś takiego zapisanego na kanale. W ogóle tego nie żałuję, bo to jest świetna gra i bardzo miło ją będę wspominał. Aj, ajaj, aj, I'm a pirate. No właśnie. No i przechodzimy do końca. Czyli tak, kolejna inkarnacja Warhammera, Total War'a Tak jak mówiłem, no nie do końca się w tym potrafi odnaleźć Więc to takie były, no takie lelum po lelum trochę yy, Zresztą to tylko jeden strumyk był yy, Następnie Sniper Elite 4 Nigdy nie grałem w żadnego Snipera Elite Dlatego chciałem tą sagę poznać Zasiadłem do czwórki, dlatego że wiedziałem Iż idąc w rycie poprzednich playlist Nie do końca będziecie zainteresowani oglądaniem jakichś starych gier Dlatego też przeszedłem do tych najnowszych no, i tak powiedziałbym szczerze, że zainteresowanie było przeciętne, ale nie żałuję. To są ciekawe tytuły growe. Nie za długie, z tego co widzicie, trzy strumyczki, cała gra zakończona. Z drugiej strony, już coś mam zarchiwizowane na kanale: otwarte światy, ciekawy klimat, myślę, całkiem intrygujące. Kolejna playlista i znowu taki wybór Powiedziałbym dosyć przeciętny To znaczy Z jednej strony robię to dla siebie Był to dodatek do Gears of War 5 Mówiłem wam, że te Gears of Wary, No nie cieszą się wielką popularnością Być może nie są tak ciekawe w oglądaniu W odbiorze, nie wiem Są bardzo spektakularne i widowiskowe I mięsiste, ale z drugiej strony Coś sprawia, że was nie interesują Ale ja prywatnie chciałem Zamknąć klamrą fabularną Te wszystkie tytuły i dowiedzieć się jak ta Fabuła się potoczyła, no i poniekąd to założenie udało mi się spełnić. Po raz kolejny kooperacja z Berlietem, więc przyjemna atmosfera, fajna zabawa. No i Gierka też była intrygująca, no ale wyświetlenia miała fatalne. Mówiąc fatalne, to jest chyba nawet troszeczkę przekłamanie. One były mułem i wodorostami. Okropne, po prostu okropne No i to był taki czas Nie do końca dobrych wyborów Z mojej perspektywy, bo kolejną Playlistą był Supreme Commander Który także jest grą starą To jest gra bardzo dobra, ale jednocześnie stara Poza tym gry strategiczne Słabo się wyświetlają, dlatego że No wiecie, no w strzelance to jednak Chyba tak bardziej Idzie się wczuć w to, co widzimy, e, czy na przykład w jakimś RPEG-u, A gra strategiczna troszeczkę to jest inne uniwersum, troszeczkę inne spojrzenie. One też mają zazwyczaj wolniejsze tempo. Efekt był taki, że Supreme Commander także nie był specjalnie szczęśliwie oglądaną przez Was serią. Tutaj wadą jest to, że ja jestem graczem. Moim subiektywnym zdaniem, gdybym był w pierwszej linii YouTuberem I myślał zawsze tylko w kategoriach Co się będzie klikało, co się będzie wyświetlało Prawdopodobnie mielibyście tylko najnowsze tytuły growe I to bardzo często jeszcze takie, w które w ogóle nie mam ochoty grać W stylu Minecraft, tylko pod wyświetlenia Natomiast, no ja jestem głównie graczem Ja lubię poznawać gry i starsze i nowsze Ja nawet tak na nie nie patrzę z tej perspektywy Że starsza gra jest w czymś gorsza od tej nowszej Że czymś jej to ujmuje Że ma troszeczkę kurzu na sobie Nierzadko te starsze, uważam, że są lepsze od tych najnowszych. Efekt jest taki, że czasami sięgam również po te nieco bardziej archaiczne, no i zazwyczaj jest to związane z mniejszymi wyświetleniami. I tak jak mówiłem, o ile Gears of War 5 było serią krótką, ale dla mnie, bo wyświetlenia były słabe, Supreme Commander znowu głównie seria dla nas, dla mnie i dla Berlieta. Fajnie się bawiliśmy, ale wyświetlenia trochę były słabe. Potem Dead Space 3, którego głównie chciałem ograć z tego powodu, żeby poznać markę Dead Space'a do końca, żeby przekonać się, jak ta. Fabuła się potoczyła, w którym kierunku to poszło, dlaczego Marka umarła, i też spiąć to spójną klam klamrą fabularną, żeby wszystkie Dead Space już były zarchiwizowane u mnie na kanale, więc ambitne były moje założenia. No ale niestety po raz kolejny był to tytuł ogrywany po latach, efektem czego powiedzmy, że. No, a troszeczkę mieszane były te Wasze opinie i odzew z Waszej strony. Zupełnie inaczej było w War Selection. To był akurat trafny wybór. Też niektórzy się tam dziwili, jak mogę ogrywać grę, której grafika wygląda, jakby to powstało na początku lat 2000. Tutaj rzeczywiście ta grafika troszeczkę zdawkowa jest, ale mechanika. No to jest zupełnie co innego. W World Selection to są takie nietypowe tytuły growe, które sięgają do skarbnicy dobrodziejstwa, jakimi były Empire Earthy z lat tam jeszcze 90., czyli gry strategiczne, gdzie zaczynaliście rozgrywkę w epoce kamienia łupanego. Potem przechodziliście przez różne epoki w dziejach ziemi aż do czasów współczesnych, a nawet przyszłości. Zatem pojawiały się tutaj czołgi, pojawiały się tutaj Jakieś inne jednostki, konnica, współczesne lotnictwo i tak dalej, i tak dalej. Jakieś starsze, archaiczne okręty bojowe, czy też zwykłe jakieś małpoludy z wielkimi pałami mieszkające w lepiankach. Więc bardzo ciekawy pomysł. Tym bardziej że gra oferuje szeroki przekrój narodowości i każda narodowość gra się nią zupełnie inaczej. Do tego jakby tego wszystkiego było mało, ona się toczy w multiplayerze, więc zawsze jest ta doza niepewności, czy dam radę z innym graczem, czy też być może mu nie podołam. Różne taktyki, potem można pokazywać Wam powtórki, świetna seria, ciesząca się nawet sporym zainteresowaniem. No i bardzo ją lubiłem. Niestety ograłem 9 odcinków, a potem zrobiłem sobie przerwę z uwagi na to, że to jest trudne w tworzeniu Miałem taki okres, że nie miałem czasu tworzyć kolejnych materiałów do tej gry, bo je się zawsze robiło bardzo długo Za sprawą tego solidnego faktu, że żeby wam pokazać jakąś fajną powtórkę, najpierw muszę ugrać jakąś fajną bitwę Czasami się zdarzało tak, że trzy bitwy pod rząd zdarzały się nieciekawe a tutaj długo te potyczki trwają. Każda z nich to jest ponad godzinę, czasami półtorej godziny. Więc wiecie, czy no, nieudane, to już macie tyle czasu, że możecie spokojnie bardzo wiele naświndolić odcinków z innej podceli, z innej playlisty. I niestety w momencie, kiedy zrobiłem sobie przerwę od War Selection, to w tym momencie. No już ta przerwa była dosyć długa efektem czego dzisiaj mam pewien opór, żeby do gry powrócić, bo wiem, że na nowo się będę musiał je, uczyć jej taktyk i mechanik. Kiedy podejdę do niej od tak, Zgubia frant, bez nauki i wdrożenia się w to wszystko na start. To wiem, że znowu będę lamił, efektem czego niczego ciekawego dla was nie nagram. A z tego co pamiętam jeszcze trzy narody mi zostały do pokazania, bodajże była to chyba Francja, na pewno Rosja i. Chiny chyba. Chyba tak. Więc ciekawe narody. No muszę kiedyś do tego powrócić i jeszcze trochę z tego ponagrywać, ale zobaczymy. Następnie Supreme Commander w obliczu wroga. Już wiedziałem, że to się nie będzie cieszyło uznaniem czy też oglądalnością po ograniu Supreme Commandera podstawki, ale też chciałem mieć to zarchiwizowane na kanale, inna kwestia, że wiedziałem, że to nie jest długa gra. Więc pomyślałem, dobra, niech ta będzie, zaraz będzie nowy tytuł, to wtedy wam się bardziej spodoba. No i mówiąc nowy tytuł, miałem w planach zasiąść do snipera Elite 5, ogrywanego także na Strumykach, bo to są gry na strumykach. W obliczu wroga także było stru strumykowane, że tak powiem. No i ludziska, powiem wam szczerze, wielkie zaskoczenie z mojej strony e, Liczyłem na to, byłem święcie przekonany, że skoro zasiadam do Sniper Elite Nieodlegle od daty premier, że to jest świeżynka, nowy tytuł growy To jednak pewne uznanie i poklask na tych strumykach będzie Okazało się, że tak średnio na jeża, to znaczy niby te wyświetlenia jakieś tam były Ale wcale nie były takie rewelacyjne, więc z jakiegoś powodu chyba Snipera również nie lubicie albo nie lubicie go w moim wydaniu. Ja tam trochę akcji lamię, może tym to jest spowodowane ciężko mi powiedzieć. Następnie wpadłem na ten pomysł, żeby znowu odgrzebać moją kubkę wstydu i zasiąść do StarCrafta 2 Wings of Liberty. Dlaczego? Ja wiedziałem, że to jest kolejny, nieco starszy tytuł growy, chociaż jednocześnie liczyłem na to, że będzie się cieszył uznaniem, z uwagi na to, że to jest klasyka gatunku, że StarCraft dla bardzo wielu ludzi jest najlepszym RTS-em w całej historii gier komputerowych, więc hype jest silny na te gry. No i przypuszczałem, że być może również będzie to miało jakieś przełożenie na wyświetlenia. Wyświetlenia powiedziałbym są przeciętne, no nie są jakieś rewelacyjne, ale z drugiej strony bardzo mocno chciałem poznać tą markę, bo nigdy z nią nie miałem do czynienia, chociaż jestem wielkim fanem takich uniwersów, RTS-ów, ogrywałem Commander Conquery, Polan, Warcrafty i tym podobne. No to jednak nigdy nie było mi dane poznać Starcrafta 2, więc chciałem się dowiedzieć o co tyle szumu. No i powiem Wam szczerze, również nie żałuję zasiągnięcia do tej gry, dlatego że jest ona strasznie fajna fabularnie. To znaczy, okej, okay, fabuła jest trochę infantylna, może nie zaskakuje, ale jest bardzo widowiskowa, każda misja jest zupełnie inna, jeszcze są przerywniki między misjami. Bardzo to jest takie esencjonalne, nie sposób się tym znudzić, tym bardziej, że cały czas na bieżąco swoją frakcję rozwijamy. To jest naprawdę Magnetyzujące. Więc pomimo tego faktu, że być może to nie jest za szczęśliwy wybór, postanowiłem dowiedzieć się, jak ta klamra fabularna wyglądała i ograć wszystkie trzy części Starke StarCraft'a 2. Chciałem powiedzieć Stalkera. No nie, tym razem akurat nie. No i cóż mogę powiedzieć? Ogólnie. Tutaj, no, było jeszcze jakieś tam zainteresowanie. Tutaj wiadomo, że to zainteresowanie już powoli spada, bo to jest nieodległa przerwa od Wings of Liberty. Więc Heart of the Swarm już tak delikatnie ostudziło wasze zapędy. Pojawiły się pewne słowa dezaprobaty, że to jest monochromatyczne, że znowu to samo. Niektórzy nie lubią takich strategii. Mógłbym odejść w co innego, więc posłucham was i odejdę w co innego. Zrobię przerwę na jakieś kilka innych serii, na jakieś kilka innych gier. No a potem powrócimy sobie do Legacy of the Void i zamkniemy klamrą fabularną całego tego RTS-a. Zobaczymy przy tym jak on w ogóle wygląda. W międzyczasie pominąłem także Elden Ringa. Elden Ringa, który to jest tytułem growym bardzo fajnym. No nie bez powodu gra zyskała miano najlepszej odsłony growej swojego roku. Nie pamiętam kiedy Elden Ring powstał No w 2022 chyba Nie grałem zbyt wiele gier z tego roku Ale no zdecydowanie Elden Ring jest fajne Bardzo się cieszę, że go ogrywam Bardzo się cieszę bo Powiem więcej, bardzo się cieszę, że go ogrywam W takiej formie, w jakiej go ogrywam Czyli na strumykach I czyli w kooperacji z Berlietem Wy tam narzekacie na to, że to jest trochę zbyt łatwe. Że gra powinna stanowić wyzwanie, że fajnie by było, jakbym ja ten świat poznawał na bieżąco i nie wiedział dokąd idę. Teoretycznie macie rację, tylko że jeżeli ja miałbym grać w tą grę sam, to bym do niej nie podszedł w ogóle i by mnie to ominęło. A wiele bym stracił, bo jest to bardzo ciekawe uniwersum. I powiem wam szczerze, strasznie mi się podoba ta seria. Natomiast właśnie to, że Gram z Ogarem, który ma pojęcie. Co robić i gdzie iść, sprawia, że jestem w stanie w ogóle do tego zasiąść, dlatego że Elden Ring ma tak niepotycznie gigantyczny świat i jest tak długą grą, że gdybym ja miał ją przechodzić sam. To może, że bardzo możliwe, że zabiłbym kanał, tak samo jak w przypadku Wiedźmina 3, żeby to przybrało miano 150 odcinków. nie? Tym bardziej, że jeszcze bym lamił i nie potrafił przechodzić bossów, więc myślę, że ostatecznie bardzo dobrze zrobiłem. Nie wiem jak w przyszłości zrobię w przypadku Dark Soulsa 3, czy również to będzie kooperacyjne, czy nie, ale powiem Wam szczerze, ja bardzo lubię takie kooperacje i Weldena mi się gra bardzo przyjemnie. Bardzo jestem zadowolony z tego pomysłu. Jeżeli natomiast chodzi o przyszłość, jako że ostatnimi czasy trochę było na kanale tych nieco bardziej archaicznych tytułów, no to w najbliższej przyszłości głównie mam w planach odejść w produkcję nowsze Świeższe, żeby również było coś na kanale, co może znaleźć większy poklask z waszej strony, co może was nie zanudzi, może was rozraduje i zaintryguje. Czyli jakie to są tytuły? Oczywiście nie bierzcie tych słów dosłownie w skali 1 do 1. Mnie się plany cały czas zmieniają, mogę jeszcze dokonać jakiś roszat. No ale ogólnie chciałbym w najbliższym czasie pokazać Wam rzeczywiście takie świeżynki w postaci dekalisto Protocol w postaci no w dalszej perspektywie czasowej być może skorny, ale to jeszcze na razie nie teraz, bo ta gra też jest trochę monotonna, więc też by Wam się nie spodobała pewnie I też pewnie będą słabe wyświetlenia, bo się poczujecie znudzeni Więc to na razie nie, ale dekalisto to protokół jak najbardziej Remake Dead Space'a 1, jak najbardziej Nieodlegle od daty premiery mam nadzieję, to wtedy wyświetlenia będą większe Więc klątwa Dead Space'a zostanie przerwana u mnie na kanale Następnie The Last of Us, to na pecety więc również świeżynka, bo no to, to, to wiecie, to, to świeża gra jest. Eee, dodatkowo e to nowe Nawet nie będę tego wymawiał, bo i tak nigdy nie potrafię. Zawsze się ze mnie śmiejecie, mi się ze mnie bardzo niemiło. Eee, natomiast to również jest świeża gra, powinna Wam się spodobać. Kangurek K.O. No taki świeży, świeży, naprawdę prosto od chłopa, więc myślę, że będzie intrygująco, a być może nawet właśnie ta polska podselejka z farminga. Oj, hehehe, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i z wypiekami na twarzy będę wypatrywał owych tytułów growych, a ze staroci... No to ze starości też coś sobie odgrzebiemy, ale na razie pewną przerwę trzeba wykonać, żeby nie było zmęczenia materiału. Ja tak staram się roszady przeprowadzać i przeplatać starsze tytuły growe z nowszymi i mam nadzieję, że to jest właśnie rewelacyjny wybór, bo z jednej strony, jeżeli ktoś tutaj jest tylko dla mnie, no to będzie oglądał wszystko, z drugiej strony, jeżeli ktoś jest dla nowych premier, no to zawsze coś znajdzie dla siebie od czasu do czasu, a z trzeciej strony, jeżeli ktoś jest po prostu fanbojem gier jako takich i lubi nostalgię, Nostalgiczne podróże w przeszłość również taka osoba będzie miała co szukać na moim kanale. I z tą pozytywną oceną taką autosugestią Autonomiczną, autodestrukcyjną i autopodobną. Nie wiem, co jeszcze auto może być. W każdym razie z tymi słowami na ustach kończę ten materiał. Jest on potwornie długi, znacznie dłuższy niż planowałem. Nawet w najśmiesznych koszmarach tego nie przewidywałem, że tyle to zajmie. <laughs> no ale trochę tych playlist rzeczywiście się uzbierało. No to potem rzeczywiście musiało to potrwać. Cieszę się, że mój kanał. Ja zawsze starałem się na poważnie podchodzić do mojej twórczości na YouTubie. Zawsze starałem się mieć uporządkowane to, co tworzę. Efektem czego zawsze przykładałem sporą uwagę do tego, żeby był porządek. Na stronie. Czy to w opisach, czy to w filmach, czy to w playlistach, staram się to wszystko mieć uporządkowane. Strasznie mnie wkurza, żeby nie powiedzieć brzydziej, kiedy widzę kanały, gdzie jest jakiś rozgardiasz, kiedy widzę, że nie ma tego porządku. Yy, wchodzę na jakiś kanał, niby chcę zobaczyć, co Gościu nagrywał do tej pory, a tam widzę, że jedna gra w playliście jest, pięciu nie ma, a w ogóle to te playlisty są jakieś pomieszane, i na dobrą sprawę to, chociaż Gościu nagrywa od pięciu lat, to ma cztery playlisty. Więc coś tu jest niechalo. Ja wszystko zawsze starałem się archiwizować w tych playlistach, więc jeżeli jesteście ciekawi odnośnie jakichś starszych serii, zawsze tu zaglądajcie, bo to wszystko jest w należytym porządku niczym w bibliotece. Na razie ode mnie to tyle. Jako, że odcinek był diablo długi, to go myślę podzielę na dwie części. Też nie będziemy tutaj jakiś to robić w postaci dwugodzinnych materiałów. I mam nadzieję, że Wam się to jakoś spodoba. Pomysł jest dziwny, ale wyszedł od Was, żebym taki materiał nagrał i każdą playlistę podsumował kilkoma słowy. Wy sami to zaproponowaliście, a następnie, kiedy o tym wspominałem na strumyku, Wy sami poprosiliście, żeby tak zrobić, że to będzie fajny pomysł. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Na dziś ode mnie to tyle. Jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. jeżeli Chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite, dzięki niemu zakupuję i nagrywam potem takie gry, które tutaj widzicie. A w przyszłości, no, trochę tych nowych gier rzeczywiście się pojawi, więc składki na Patronite zawsze na propsie. Hej, ludziska, cześć.